Dzień dobry. To nie włamanie. Włamałem się do swojego warsztatu. Ale chciałem wam pokazać jedną ważną rzecz. Klamki. Klamki okienne. Okno uchylone. Każdy lubi mieć zestawione otwarte, żeby w domu się wietrzyło, żeby był przewiew świeżego powietrza. Ale klamka w oknie jest bardzo ważną rzeczą i w dalszej części materiału wytłumaczę, o co tym wszystkim chodzi. Zostańcie ze mną. Trzy rodzaje klamek. Zwykła, prosta, która działa po prostu na zasadzie przekręcenia. Druga, która jest zablokowana i żeby ją przekręcić, należy wcisnąć guzik, dopiero można coś z nią zrobić. I trzecia to jest klamka na kluczyk, która działa w ten sposób, że tak to ją można przekręcać, ale jak się wciśnie kluczyk, jest zablokowana, tylko że z tym, żeby ją później odblokować, należy to kluczykiem odblokować, dopiero można ją wtedy otwierać. No i jak wiadomo, te, które wymagają dodatkowej ingerencji, są klamkami bezpiecznymi. Te zwykłe, tak jak było na wstępie, na załączonym obrazku, nie są bezpieczne w ogóle. Minione jest to normalne i teraz tak, jeżeli byłoby, tak jak wcześniej, otwarte okno z tą klamką, to nawet gdybym założył ten przyrząd, ta klamka jest zablokowana. Musiałbym wcisnąć guzik i jednocześnie przekręcić, na zamkniętym oknie przekręcić klamkę, żeby dopiero można było to otworzyć. Natomiast w tej pozycji, gdybym chciał to zrobić, klamka jest zablokowana. To samo to dotyczy oczywiście tej klamki z kluczykiem. Więc tak, tą klamkę i tą klamkę polecam. Tej nigdy w życiu. Jeśli macie takie zwykłe klamki w domach, proponuję wymienić na klamkę albo z guzikiem, albo z kluczykiem. Jest to o wiele bardziej bezpieczne, a koszt naprawdę śmieszny.